Już za kilka dni powiat legionowski przystąpi do realizacji długo oczekiwanej inwestycji polegającej na przebudowie skrzyżowania ulicy Sobieskiego z drogą krajową 61. Realizacja inwestycji była zaplanowana w ubiegłym roku, ale z uwagi na to, że nie można było znaleźć wykonawcy, inwestycja została zaplanowana w tym roku i jesteśmy już po przetargu, po wyłonieniu wykonawcy, który za kilka dni przystąpi do realizacji tej inwestycji. W ramach inwestycji zostanie przebudowana wyspa kanalizująca skrzyżowanie, dzięki czemu pas lewoskrętu wydłużymy o 40 metrów. Tym samym skrzyżowanie uzyska większą przepustowość zarówno w kierunku Zegrza, jak i Warszawy. Ponadto zostanie wybudowany nowy azyl na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Norwida. Wykonawcą robót będzie przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów z Mińska Mazowieckiego. Koszt inwestycji niespełna 349 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że inwestycja nie tylko podniesie poziom bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Sobieskiego z drogą krajową 61, ale również znacznie usprawni wjazd użytkowników tejże drogi w połączeniu z drogą krajową nr 61. Z uwagi na to, że inwestycja trwać będzie około 2 tygodni, będą utrudnienia, za które z góry przepraszamy.